Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym i zdrowym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, uważności, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim dzisiejszym gościem jest Sylwia Kocoń, pisarka, terapeutka i trenerka motywacyjna. Choć przez lata robiła karierę w londyńskim City, dziś pisze, podróżuje i przekazuje swoje doświadczenia tym, którzy chcą zmienić swoje nastawienie oraz odkryć i podążać swoją autentyczną drogą. Od 2012 roku prowadzi blog duchimateria.com, zabiera głos podczas różnych wydarzeń i jest autorką książki Bogaty Budda, bierz z życia to, co najlepsze. Dziś porozmawiamy o tym, czym dla Sylwii jest duchowość i poznamy jej historię odkrywania kolejnych poziomów swojej świadomości. Dowiemy się, w jaki sposób lęk i fałszywe przekonania blokują nas. Porozmawiamy o tym, jak znaleźć równowagę pomiędzy sercem a umysłem, ale przede wszystkim dowiemy się, kim jest Bogaty Budda. Bo to właśnie od książki Sylwii zaczęła się nasza znajomość. Ja sięgnęłam po nią w wakacje i ci z Was, którzy śledzą mój kanał na YouTubie, mogli zobaczyć książkę, posłuchać o niej w jednym z filmów typu Ulubieńcy, Inspiracje Miesiąca. Niedawno w podcaście u Owsianej, u Justyny Świetlickiej, którego byłam gościem, też podzieliłam się swoimi wrażeniami na temat tej książki. I tak się stało, że informacja o tym, że wspomniałam o Bogatym Buddzie, trafiła do Sylwii. Sylwia skontaktowała się ze mną i stwierdziłyśmy, że musimy coś razem przedsięwziąć, a ja pomyślałam, że cudownym pomysłem będzie zaproszenie Sylwii do podcastu po to, abyśmy mogły wspólnie porozmawiać o tym, czego dotyczy książka, czyli właśnie o ścieżce Bogatego Buddy. I na samym początku chcę tutaj zaznaczyć, bo nie rozmawiamy o tym w podcaście, jest to pozycja, publikacja, która w żaden sposób nie ma takiego wydźwięku religijnego, a słowo Budda możemy tutaj utożsamić bardziej z takim wewnętrznym spokojem i mądrością. Pomyślałam, że na sam początek, zanim przejdziemy do rozmowy, przeczytam Wam taką małą zajawkę właśnie a propos tej książki, bo zakładam, że nie wszyscy z Was słyszeli, jak o niej wcześniej opowiadam, a sądzę, że to, co jest napisane z tyłu, bardzo dobrze ją prezentuje i zachęca do przeczytania. Bogaty Budda płynie, żyjąc lekko i obficie. Świadomie zaprasza do swojego życia wszystko to, czego pragnie doświadczać w największym stopniu. Nie boi się tych nieprzyjemnych doznań, gdyż ich wykluczenie sprawia, że życie staje się niepełne. Bogaty Budda konsekwentnie praktykuje postawę otwartości na wszystko, co się w nim i wokół niego dzieje. Pozostaje równocześnie w stanie wewnętrznego spokoju i zachwyca się różnorodnością życia. Dzięki temu realizuje swoje pragnienia i coraz częściej postrzega każdy dzień jako źródło ekscytującej radości, prawdziwą ucztę obfitości. I właśnie o tym jest ta książka. Dzięki niej dowiesz się, jak podążać ścieżką Bogatego Buddy. Znajdziesz tu inspiracje, historie i wskazówki przydatne na tej drodze. Czy na nią wkroczysz, zależy tylko od Ciebie. Książka Sylwii, moi drodzy, oraz nasza rozmowa nawiązują do zjawiska, jakim jest prawo przyciągania, a na ten temat powstał już u mnie osobny podcast. Jest to rozmowa z kochaną Asią Łożyńską, w której to dowiadujemy się, jak działa prawo przyciągania i w jaki sposób można manifestować i realizować swoje marzenia. Także odsyłam Was w opisie do rozmowy z Asią, a tymczasem zapraszam do wysłuchania odcinka z Sylwią Kocoń. Sylwia, witam Cię w moim programie i bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i ta spontaniczna inicjatywa, w sumie obustronna, się powiodła i jestem na tę chwilę w Krakowie po to, żebyśmy mogły porozmawiać o Twojej książce, ale też o Twojej historii, która moim zdaniem jest fascynująca, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam, że jako taki wstęp zadam Ci pytanie, oczywiście związane z tematem książki. Pytanie o to, czy Twoim zdaniem lub z Twojego doświadczenia każdy człowiek jest osobą uduchowioną? Czy duchowość to jest coś, co dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Jakie fajne pytanie. Wiesz co, to jest takie pytanie, z którym, bo nad niektórymi pytaniami muszę się więcej zastanowić, muszę z tym dłużej posiedzieć, a to jest takie pytanie, że od razu jakby masz jest dla mnie oczywiste. Ja tutaj się nie muszę nad tym zastanawiać. Bo my jesteśmy duchem w ludzkim ciele.
Więc jakby my tym jesteśmy. Tutaj to nie jest nawet kwestia, czy ktoś jest duchowy, czy nieduchowy. To jest tylko kwestia rozpoznania tego aspektu w nas i przyzwolenia na to, żeby temu dać się kierować w życiu w jakimś zakresie. To może być w mniejszym albo w większym, ale my tym jesteśmy. Tak? My jesteśmy przecież nawet, czy to w Polsce, czy no wszędzie na świecie jest w większości świadomość tego, że jesteśmy czymś więcej niż to ciało, niż umysł. Tak? Różne religie do tego nawiązują. Każdy tak naprawdę mówi o tym jakoś tam na swój sposób, ale to jest jedno i to samo. Wiele osób mówi o duszy. Ja przyznam, że nie lubię sięgać po jakieś takie konkretne sformułowania, nazewnictwa, dlatego że ostatecznie każde takie słowo, nazewnictwo jest jakimś wytworem naszego umysłu, tak? Jest jakąś opowieścią o czymś, ale wiadomo, dla takich jakby komunikacyjnych, dla ułatwienia komunikacji można powiedzieć na przykład dusza. Więc my mamy duszę, my wszyscy jesteśmy uduchowieni, tylko nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Albo nawet myślę, że większość ludzi ma tego gdzieś tam świadomość w sobie, tylko sobie, no dobrze, no jestem tym, no i co z tego, tak? Jest tak zabiegana na co dzień i pochłonięta tymi codziennymi sprawami, że w ogóle jakby nie daje sobie przyzwolenia, żeby też żyć z tego miejsca w sobie. A to jest ogromna szkoda, bo jest po prostu lżej. A czy ty masz taką swoją osobistą definicję duchowości? Gdybym miała to najprościej ująć, to dla mnie taka osoba, którą można by nazwać duchową osobą, to jest ktoś, kto ma otwartość w sobie na wszystko, co się wydarza w nim i wokół niego, co nie znaczy, że nie ma preferencji, bo ma jak najbardziej, chce w jakiś sposób żyć, mieć dane doświadczenia, ale chodzi mi bardziej w takim kontekście, że nie ucieka od tego, co czuje, nie neguje swoich myśli, pozwala, żeby to wszystko było i co więcej, jeszcze dla niektórych, którzy pójdą o krok dalej, potrafi z tego czerpać, bo wszystko jest jakąś podpowiedzią dla nas. Także dla mnie to jest taki, wiesz, taki psychologiczny w sumie sposób podejścia do siebie, samoświadomość, ale przede wszystkim otwartość na wszystko, co się dzieje, bez takiej negacji. Przeszłaś jakąś drogę do tego, żeby to zrozumieć, żeby to dostrzec. I właśnie na tej drodze bym się chciała na chwilę skupić, bo jest ona opisana pięknie w twojej książce Bogaty Budda. Zakładam, że nie zawsze tak było, że nie zawsze żyłaś w ten sposób. Powiedz mi, jak wyglądała u ciebie ta transformacja z osoby może mniej świadomej swojej duchowości do tej osoby, jaką jesteś dzisiaj? Wiesz co, to jest tak, że jak czasami ktoś zadaje mi pytanie, kiedy miałaś takie pierwsze przebłyski tego, że jest coś więcej, to ja miałam przebłyski, które miały miejsce bardzo wcześnie w moim życiu, ale ja nie byłam świadoma tego, że to są przebłyski z tym związane, bo pamiętam, jak jako mała dziewczynka leżałam gdzieś tam na plaży, jak byłam na wczasach z rodzicami i czułam tą ciszę w sobie, jakby zanurzałam się w tej ciszy i było mi tak błogo i dobrze i po prostu błogość doświadczałam i to już było to. Też miałam w sobie zawsze coś takiego, że jakby mentalnie rozumiałam, że mamy pewne tutaj jakby układy, zależności w naszej rzeczywistości, że są granice, języki, różne tam formy wykształcenia, sposoby bycia w świecie, ale gdzieś w sobie głęboko też miałam styczność z tym, że ja tego kompletnie nie kumam. Że jakie w ogóle podziało? Jaka granica? Że ja muszę jakiś kawałek papierka komuś pokazać, żeby przejechać przez, wiesz, zrobić dwa kroki do przodu i przejść przez granicę. Albo, że ktoś się uważa jakiś taki, nie wiem, że jest lepszy czy gorszy, dlatego, że ma jakiś tam papier. Po prostu jakby nigdy tego nie czułam. Zawsze czułam tą jedność i to połączenie z tym, ale nie byłam tego świadoma. Byłam bardzo mocno uwarunkowana, tak jak myślę większość ludzi, no wychowana w najlepszy sposób, w jaki rodzice mnie mogli wychować i było w tym mnóstwo lęku. Lęku, nieumiejętności radzenia sobie przede wszystkim z emocjami, więc ja uciekałam od wszystkich emocji takich niekomfortowych przez większość swojego życia. Teraz mam już prawie 39 rok życia i tak naprawdę to tak uczciwie mogę powiedzieć, że dopiero 3 ostatnie lata to jest taki ogromny przełom, że ja naprawdę inaczej żyję i inaczej doświadczam tego życia, a świadoma zaczęłam być, jak miałam 29 lat, to przechodziłam przez pierwszy rozwód i to było takie, wiesz, że po prostu mnie tak mocno wtedy siekło i to było bardzo, bardzo mocne doświadczenie.
z którym sobie nie umiałam emocjonalnie poradzić w ogóle, że jestem odrzucona, że co ja teraz zrobię, jeszcze byłam sama za granicą, tam miałam swoje życie w Anglii i w ogóle przerażało mnie to, że co ja teraz tam będę sama robić, jak tego człowieka już nie ma w moim życiu. Więc to było takie trudne i ja sobie w ogóle z tym wtedy nie radziłam. Ale wtedy już w tym bólu gdzieś zaczęło się takie wyłaniać, kurczę, musi być jakiś inny sposób na życie. I to się tak, wiesz, jak życie nas, ja bardzo w to wierzę, że nas życie prowadzi, że nam daje to, na co jesteśmy gotowi w danym momencie. Więc dla mnie, pomimo tego, że ja miałam mnóstwo takich trudnych doświadczeń wcześniej, zwłaszcza w relacjach damsko-męskich. Ja zawsze miałam takie relacje, zazwyczaj wieloletnie, ja byłam w długich związkach i zazwyczaj w tych związkach byłam poniżana, gdzieś ośmieszana, ale trzymałam się ich kurczowo, jakby bałam się w ogóle odejść z takiej relacji, zmienić coś, chociaż tego nie chciałam. Poszłam na studia, których tak naprawdę nie chciałam, ekonomiczne, ale poszłam też z lęku, bo chciałam dobrze zarabiać, chciałam robić karierę. Potem też moje małżeństwa, wyjazd za granicę, to wszystko było jakby kierowane lękiem i nieświadomością tego, co się we mnie dzieje i w ogóle nie było jakby gotowości i chęci, żeby być z tym, co ja naprawdę czuję. Cały czas tylko była ucieczka. I właśnie ten mój 29 rok życia, kiedy mój pierwszy mąż ode mnie odszedł, to był taki czas, że jakby natężenie tego bólu było tak intensywne, że ja nie umiałam już od tego uciec. Nie było niczego, co bym mogła zrobić, żeby tego bólu nie było, jakoś go uśmierzyć. Nic nie działało. I to był też taki pierwszy moment, kiedy ja naprawdę zaczęłam pytać, czy można jakoś inaczej żyć, a życie wtedy w prezencie mi podarowało to, że to był też czas, kiedy ja dosłownie na przestrzeni tych kilku miesięcy, zanim to nastąpiło wcześniej, trafiłam na jogę. I bardzo się w nią wciągnęłam, bo ja wtedy pracowałam w korporacji, miałam taką bardzo intensywną pracę w Londynie, w londyńskim City, od rana do późnego wieczora, więc byłam cały czas tylko w głowie, wiesz, w ogóle tam nie było przestrzeni na nic więcej, tylko głowa i taka praca mentalna. I ja nagle trafiłam na jogę i trafiłam na swoją ukochaną nauczycielkę, z którą byłam potem przez lata i myśmy pojechały do Indonezji. I ja właśnie będąc w tej Indonezji... Już teraz wiem, skąd ten sentyment. No właśnie. Jak ja byłam w Indonezji po raz pierwszy w życiu, na drugim końcu świata, nagle się dowiedziałam, że mój mąż tam z kimś się spotyka. Przypadkowo niby, ale miało to tak wyjść. Więc ja jakby przez to największe rozdarcie serca przechodziłam, nie mając możliwości, żeby w ogóle być z tą osobą, żeby jakoś to wykrzyczeć, wejść w te wszystkie takie reakcje, które chciały zajść, bo byłam daleko, nie mogłam się komunikować z nim praktycznie. Byłam z obcymi ludźmi, w obcym środowisku, ale miałam ze sobą tam jogę, miałam otoczenie, nie wiem, ktoś, kto był w Indonezji, kto był na Bali, na pewno wie, jaka tam jest atmosfera i jak to wszystko sprzyja właśnie takiemu zgłębianiu siebie. I to było bardzo wspierające w tym, żeby w końcu po raz pierwszy być z tym bólem. I ja wtedy stamtąd wróciłam. I to nie było, wiesz, tak, że już wszystko przerobiłam, załatwiłam. To trwało jeszcze latami. Ale to był taki moment, kiedy ja zaczęłam się otwierać na to, że mogę zacząć inaczej patrzeć się na życie. I zaczęłam szukać. Jak zaczęłam szukać, to po prostu dużo rzeczy też mi podchodziło jakby pod nos. Jeszcze miałam tą dogodność, że mieszkałam w Anglii już wtedy przez wiele lat, więc tam było to jakby wszystko bardzo szeroko dostępne, różne takie kręgi rozwojowe. Chodziłam w każdy weekend na różne warsztaty, szkolenia i odkrywałam siebie przez lata. Ale powiedziałaś, że dopiero 3 lata temu możesz powiedzieć, że stałaś się osobą świadomą, to co działo się przez te, o ile dobrze liczę, 7 lat? Były takie właśnie punkty odniesienia, takie kolejne kroki milowe w twoim życiu? Ja bym to tak teraz nazwała, jak tak spoglądam wstecz, że to był taki czas akumulowania wiedzy. To był taki czas, że ja bardzo dużo zaczynałam rozumieć. Mnie bardzo pociągała metafizyka. W ogóle poszłam na studia 3-letnie metafizyczne jeszcze tak dla siebie, wiesz. To nie było po to, żeby pracować z ludźmi. Absolutnie, wiesz, w ogóle o tym wtedy nie myślałam. Założyłam sobie stronę Duch i Materia. Zaczęłam pisać bloga. To była też taka forma jakby autoterapii dla mnie, uzewnętrzniania tego, co się we mnie dzieje. To wszystko miało miejsce, ale było bardzo tutaj, w głowie.
Ja to wszystko rozumiałam. To było do tego stopnia, że wiesz, mogłam stanąć naprzeciwko ludzi, co zresztą robiłam już przez wiele lat, i mówić o tych wszystkich rzeczach, o tym, jak przyciągamy do swojej rzeczywistości, jak mamy różne przekonania, jak można je zmieniać, jak się otwierać, jak wypuszczać, jakie formy mamy oporu. To wszystko jakby było tego zrozumienie mentalne. Tylko że ja jakby cały czas tak delikatnie tego dotykałam, ale nie było tego momentu, żeby naprawdę na całego zacząć tym żyć. Była wiedza o tym i to mi już dawało sporą ulgę, przyznam, bo to było takie, wiesz, nabieranie dystansu dzięki temu, że teraz jak ktoś coś robił, co dawniej by mnie doprowadzało do furii, do frustracji, albo coś takiego się działo, co mnie bolało, to ja potrafiłam sobie wtedy jakby zdystansować się do tego i sobie mentalnie przetłumaczyć, tak, że to mi coś pokazuje, to mi coś daje. I to już naprawdę było bardzo dużo. Ja też wtedy się dowiedziałam na tym etapie o tym, że my w ogóle możemy świadomie kreować swoją, tworzyć swoją rzeczywistość, czyli to, co nazywamy prawem przyciągania. Wszystko zaczęło dla mnie mieć sens i wiesz, to było w ogóle takie zabawne, bo ja jestem taką osobą, nie wiem, może większość osób tak ma, ja zdecydowanie tak miałam, że jakby do momentu, kiedy doszłam do tej świadomości, ja miałam całe multum takich, powiedzmy w cudzysłowie, magicznych sytuacji. Że ja czegoś chciałam, jak ja tego tak bardzo pragnęłam w sobie, to po prostu to się działo. I wiesz, wszyscy wokół mnie, moi znajomi, bliscy mówili, ty to jesteś w czepku urodzona, ty to jesteś w ogóle jakąś czarownicą. Podasz jakiś przykład? Chociażby z moim mężem pierwszym. To było takie bardzo magiczne. Ja byłam wtedy w związku już 7 lat z chłopakiem, z którym zaczęłam się spotykać jeszcze za czasów szkoły. Myśmy razem chodzili do podstawówki. I to był no, po prostu chory związek, toksyczny, ale wisiałam tak na nim, wiesz, bałam się jakby odejść, no już tyle jesteśmy razem i tak dalej. I byłam tak nieszczęśliwa, ale się torturowałam w tym, nie potrafiłam odejść. I w końcu po tych wielu latach, kiedy ciągle coś było, ciągle gdzieś tam jakieś, że tu alkohol, tu tam, to ja już nie mogłam tego znieść, jakby jak to obserwowałam i w tym byłam, a nie potrafiłam się odciąć. Zaczęłam właśnie, gdzieś pojawiło się we mnie pragnienie, żeby coś w końcu się stało, żeby to się skończyło. I byłam kiedyś na rynku krakowskim i trafiłam, mamy taką księgarnię Cud, weszłam do tej księgarni, patrzę się, a tam na górze przyjmuje, jest wróżka, wróży z kart, poszłam do niej, pamiętam. I ona mi wtedy wyciągnęła tam jakieś kilka kart, nie wiem co tam dokładnie miało miejsce, ale mi powiedziała, że zdecydowanie to nie jest dla mnie człowiek. Ale żebym się nie przejmowała, że w moim życiu pojawi się już za chwilę jakiś człowiek, którego imię będzie na literę P i to będzie już... Ona mi to tak powiedziała, w to tak uwierzyłam i tak się ucieszyłam i wyszłam od niej, jakbym w ogóle, no po prostu jakby mi 100 kilo z ramion spadło. Proszę. I ja po prostu, ja już czułam, że to jest. Mhm. I naprawdę minęło może kilka dni. Jadę sobie gdzieś w tramwaju, nagle dzwoni mi komórka. I nikt się nie odzywa. Potem znowu, nikt się nie odzywa. Wchodzę na swojego maila, mail jakiś taki bardzo poruszający od mężczyzny, chociaż nie miałam pewności, że to jest mężczyzna, bo to było anonimowo. I zaczęliśmy do siebie pisać. I tak pisaliśmy chyba przez 2 albo 3 miesiące, gdzie ja w ogóle nie miałam pojęcia, wiesz, mógł ktoś do mnie pisać, sobie żarty robić, tak? Kto to do mnie pisze? I to były takie bardzo intymne, bardzo romantyczne, poruszające maile. Ale ja czułam już w sobie, że to jest to, ja już tym żyłam, że to jest mój nowy partner i nie miałam pojęcia, kto to jest. Koniec końców, po kilku miesiącach, w końcu się spotkaliśmy, przyszedł do mnie, gdzie ja nie miałam pojęcia, kto nawet do mnie przyjdzie. I potem on był moim mężem i miał imię na literę P. Ale jak to się stało, że miał twojego maila? Bo to jest dla mnie tutaj ciekawe. Okazało się, że to jest człowiek, który znał... Nie znaliśmy się jakoś blisko. On mnie po prostu znał, bo ja gdzieś w liceum miałam koleżankę, którą on znał i po prostu... Nie wiem, jakim sposobem mail zdobył. Już nie pamiętam, jak to się stało, ale miał w każdym razie, widocznie od niej. Natomiast no to było dla mnie absolutnie magiczne i wiesz, że to przyszło i to jeszcze w takiej wtedy, kiedy ja czułam, że to przyjdzie w takiej formie, jak to miało przyjść, jak wtedy usłyszałam,
I to tak w związkach to się mi się wiele razy powtarzał taki schemat, nawet z partnerem, z którym jestem obecnie, gdzie to już świadomie zrobiłam, bo już wiedziałam, jak to wszystko się dzieje i po 2 latach bycia ze sobą, już po 2 rozwodzie, kiedy podjęłam wewnętrzną decyzję, najpierw miałam takie 2 lata, że ja już nie chcę żadnego związku, nie chcę, że jest mi najlepiej samej. A potem nagle zaczęło się znowu wyłaniać pragnienie, nie, ja jednak chcę mężczyzny w swoim życiu, tylko chcę po raz pierwszy w życiu inaczej. Ja już nie chcę takiego związku, w którym ja się cały czas chowam, bo się boję odrzucenia, udaję kogoś, gram, gdzie są te gierki wszystkie między nami rozgrywane. Nie, ja chcę być prawdziwie z mężczyzną. I ja wtedy świadomie wybrałam, żeby takiego mężczyznę zaprosić do swojego życia, może przez 2-3 tygodnie, naprawdę, to może brzmieć dziwnie, ale ja cały czas sobie wyobrażałam, że on już przy mnie jest, że ja słyszę jego głos, że on gdzieś stoi za mną, że mnie przytula. No i on się pojawił. Nie wyobrażałam sobie go w jakiejś konkretnej formie, jakim on ma być, wiesz, wysoki, niski, brunet, blondyn i tak dalej. Ale wiedziałam, jak ja się przy nim chcę czuć. I on dokładnie taki jest. I to jest niesamowite. I my razem wzrastamy, uczymy się siebie i to jest... No to jest bardzo magiczne, ale wiesz, takich przykładów to jeszcze z takich może z innej sfery. Moja praca. Wiesz, ja wyjechałam do Londynu w 2002 roku, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc w ogóle jakby było wydarzeniem, żeby tam wjechać. Pod górkę generalnie. Pod górkę było. Na tych granicach nas trzymali, po co tam jedziesz i w ogóle, więc ja jakieś kursy językowe kupowałam. Wyjechałam jako studentka, wyjechałam na 2 miesiące, zostałam 14 lat. I na początku w ogóle bałam się podróżować w tej, tam i z powrotem, czy mnie w ogóle wpuszczą w drugą stronę. Ale ja czułam w sobie, że ja mam być z jakiegoś powodu w Londynie. Chociaż był też ogrom lęku w tym, wiesz, ja byłam przyzwyczajona do życia w Polsce, miałam tutaj wszystko poukładane, a tutaj nagle jestem w nowym środowisku. No niby tego angielskiego się uczyłam całe życie, ale przyznam, że jak przyjechałam do Londynu, to nie umiałam się z nikim dogadać, więc to też było dla mnie takie bardzo ograniczające. No i co? I zaczęłam od takich najprostszych prac jako jeszcze studentka. Wzięłam roczną przerwę na studiach tutaj w Krakowie, na Akademii Ekonomicznej i zaczęłam tam pracować, po prostu sprzątać, kelnerować. Za wszystko się brałam, żeby tylko mieć jakieś pieniądze. Ale bardzo szybko, to było po prostu magiczne za magicznym wydarzeniem. Pojechałam, pamiętam, do McDonalda na Oxford Street, żeby aplikować o pracę. I stałam tam w tej kolejce z tą aplikacją, formą w ogóle, żeby zrozumieć to wszystko, żeby tam jakoś wypaść i dostać taką pierwszą stabilną pracę. Mało płatną, bo mało, ale stabilną. I nagle za mną stanął chłopak, który zaczął mnie tam zaczepiać. Mówi, po co tutaj stoisz? Chodź, porozmawiajmy. A on też aplikował tam o tą pracę. Ja tak na początku trochę sceptycznie, ale wiesz, tak jak z tobą miałam. Ja po prostu czuję ludzi i czuję... Jakoś, no nie potrafię tego wyjaśnić, tak? Że ktoś jest uczciwy z serca albo mnie odpycha. Ja zaczęłam z nim rozmawiać, tym swoim łamanym angielskim. I koniec końców wynikło z tego tak, że on mi powiedział coś, co dla mojej głowy było totalnie w ogóle co za bzdury mi gadać ciemnia i w ogóle co on ode mnie chce. Pewnie chce mnie tam gdzieś zbajerować. Ale sercem czułam, że mogę mu zaufać. I umówiłam się z nim na następny dzień. Wiesz, poszłam na tą, aplikowałam o tą pracę w McDonaldzie, dostałam ją, ale on mi powiedział, przyjdź tu jutro rano, ja cię zabiorę, ja jestem teraz na urlopie, ja mam bardzo fajną pracę, stałą pracę, dobrą pracę, ja ci pomogę ją, napiszę ci list i ty pójdziesz do mojego szefa i mu pokażesz ten list. W ogóle wiesz, co mówię, no ale dobra, co mi szkodzi. I przyszłam tam na następny dzień. Pojechaliśmy do londyńskiego City, gdzie to dla mnie były takie miejsca, gdzie ja nigdy wcześniej nie byłam. Wszędzie te wieżowce, wysokie budynki, wszystko takie piękne, ekskluzywne. No i podchodzimy do jakiegoś budynku dla dużej firmy prawniczej. I on mnie przepuścił przez recepcję, ktoś po mnie zjechał. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, tak przyznam szczerze. I po 20 minutach z tym szefem dostałam pracę jako hostessa konferencyjna w dużej prawniczej firmie za legalnie, chociaż nie mogłam pracować legalnie, bo byłam Polakiem, który jeszcze nie byliśmy wtedy w Unii. No i byłam w tej firmie przez ponad 2 lata. Wiesz, takiej pracy stabilnej. Zarabiałam tak, jak Anglicy zarabiali, więc bardzo dobrze. W pracy tam nie było nic do robienia poza podaniem jakichś ciasteczek kawy podczas konferencji. No po prostu to było dla mnie wtedy spełnienie marzeń. Potem zdecydowałam, że z niej odejdę i chciałam kontynuować i poszłam po prostu skończyć studia już w Anglii.
Bo wiedziałam, że to nie jest moje miejsce. Ja wiedziałam, że jakby mam większe aspiracje i że chcę coś tam osiągnąć w takim środowisku finansowym. I poszłam za tym. No i potem znowu pojawiło się pragnienie, że chciałabym być w londyńskim City i pracować na takich już, wiesz, takie pozycje, które naprawdę coś znaczą. Ja wtedy byłam bardzo taka sterowana, pieniądz, osiąganie. To był taki czas w moim życiu. I mocno do tego dążyłam, ale też dużo było w tym tego takiego, wiesz, właśnie sterowania, kierowania. I ja nawet nie wiedziałam, że ja ufam, po prostu za tym szłam. I miałam, potem jak skończyłam studia w Anglii, nie miałam w ogóle doświadczenia, więc mnie nikt nie chciał przyjąć. I była taka sytuacja, że jeden z moich przyjaciół na uczelni, Szkot, miał mamę, która pracowała, była dyrektorką jednego z dużych banków w Szkocji właśnie, Royal Bank of Scotland. I ja mówię, kurczę, załatw mi jakieś interview, pójdę tam i tak bym chciała pracować. I on mi rzeczywiście nagrał to interview w Londynie, w londyńskiej placówce. I no wyobraź, ja po prostu wchodzę jak taka, znaczy to było takie dziwne, bo z jednej strony wyniosłam z Polski to poczucie jakby, że jestem gorsza, że w ogóle gdzie ja idę i wiesz, i takie poczucie, że no bałam się i wstydziłam się, że gdzie ja w ogóle idę, na jakie interwiu, ale z drugiej strony coś mnie ciągnęło i po prostu tam poszłam. No ale ja jeszcze wtedy, pomimo tego, że już studiowałam w Anglii, nie miałam takiego angielskiego, wiesz, takiego do takiej pracy z wyższej półki i oni mi powiedzieli, że no ze względu na właśnie tą taką płynność komunikatywności i na ten moment muszą mi podziękować, ale ja pamiętam, że siedziałam w tym ich biurze na tym interview i tak się patrzyłam na tą salę pełną monitorów, w ogóle wiesz, takie trading floor wielkie i wszyscy tam krzyczą, machają tymi papierami, telefony, tak jak na filmach i ja tak czułam, Jezu, to jest moje miejsce. Chcesz, wiesz, tu być. Tak. I ja wyszłam stamtąd, pomimo, że nie dostałam tej pracy, to ja się nie... Pamiętam, że mój mąż wtedy na mnie czekał i ja mu mówię, wiesz co, nie dostałam tej pracy, ale ja czułam całą sobą, że to się dzieje. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. I ja wyszłam zadowolona, ja nie wyszłam zdołowana. I co takiego się stało? Ponieważ ja przez całe liceum uczyłam się języka włoskiego i mówiłam dobrze jeszcze wtedy po włosku, tak płynnie. Znalazłam jakąś agencję, do której poszłam, w której chciałam dostać jakąkolwiek pracę w finansach. I trafiłam sobie na szefa Włocha. Jak trafiłam sobie na szefa Włocha, to zaczęłam mówić, że ja też po włosku mówię, zaczęliśmy po włosku mówić i się polubiliśmy. I on na następny dzień, ponieważ mnie polubił, zadzwonił do mnie, mówi, słuchaj Sylwia, mam dla ciebie świetną pracę, musisz iść tam na interwiu. Ja w ogóle nie wiedziałam, o jaką pracę chodzi. Poszłam na tą rozmowę o pracę, dostałam ją. To było w ogóle jakieś szaleństwo, tam interwiu trwało, pamiętam, 8 godzin, 2 dni pod rząd, po prostu każdy po kolei wchodził. Po prostu chyba wszystkich z biura wtedy poznałam i ze mną gadał. To było kosmiczne dla mnie. Ja sobie myślę, okej, no tak chyba mają w takich... To była firma amerykańska z San Diego, która właśnie taka tradingowa, która handlowała różnymi commodities. I ja dostałam tą pracę. Byłam całkowicie zielona w tym, o co tam chodzi. Zaczynałam, ale dostałam od razu pozycję, jak masz back office, middle office i front office, to ja od razu dostałam we front office, tylko na najniższym stanowisku tam jako robienie takich najprostszych rzeczy. Ale po pół roku mój szef odszedł i mi powiedziano, że ja muszę od razu przejąć jego obowiązki, więc bardzo szybko awansowałam i jakby zajęłam się takim już, no zaczęłam operować pieniędzmi dla tej firmy. Ale do czego zmierzam? Co się stało magicznego? Jak ta energia, wiesz, tego miejsca, w którym ja byłam na tym interwiu pierwszy w tym Royal Bank of Scotland, co takiego zrobiła? Ona wróciła do mnie po roku, bo po roku czasu moją firmę kupił dokładnie ten bank, i zajęłam miejsce i zaczęłam pracować dokładnie w tym biurze, w którym byłam rok wcześniej na interwiu tej pracy, której nie dostałam. To po prostu było, wiesz, dla mnie takie, to nie może być przypadkowe, wiesz. Naprawdę zobaczyłam, jakby mocno przyciągamy do naszego życia, ale nie z braku, tylko z radości i z takiego poczucia, że my naprawdę możemy to robić. Ale ty byłaś takim manifestorem, mówi się tak? Nie wiem. Manifestowałaś swoją rzeczywistość, czy też korzystałaś z prawa przyciągania trochę podświadomie. Tak. Teraz robisz to uważnie i uczysz o tym, jak korzystać z tego narzędzia na co dzień. I z tego, co ja wyniosłam między innymi z twojej książki, wiem, że tym, co nas często blokuje, i to też wspomniałaś wcześniej, jest lęk. Tak. Czyli naszym zadaniem, jako osoby, które chciałyby zmienić swoją rzeczywistość i stać się jej kreatorem, jest pozbyć się lęku lub też przepracować ten lęk. Powiedz mi,
jak to zrobić? Wiesz co, ja bym bardziej powiedziała, nie pozbyć się lęku, czy przepracować tak, w takim sensie, żeby zmienić podejście do lęku. Mhm. Bo lęk zawsze był, jest i będzie. On nie zniknie. I powiem Ci, że to jest największe odkrycie. Nawet dzisiaj właśnie miałam spotkanie ostatnie z grupą od lęku do zaufania mojego programu i większość, jak się ich zapytałam, co najcenniejszego wynieśliście z tego programu, to jednogłośnie największej osób powiedziało to, że w końcu zrozumiałam coś, czego wcześniej nie rozumiałam. Że ja nie mam uciekać od lęku, nie mam go zwalczać, nie mam się go bać. Ja się nie mam bać. Że lęk jest okej, że jest integralną, nieodłączną częścią naszego życia. Więc lęk zawsze nam towarzyszy, ale on nie musi nas blokować. I widzisz, w tym wszystkim, o czym Ci tutaj opowiadam, czym się dzielę, ja we wszystkim miałam lęk. On zawsze był. Tylko było też coś, co mnie po prostu przyciągało. I coś, do czego zaczęłaś nawiązywać, myślę, że to jest ważne, żeby to zaznaczyć, bo rzeczywiście ja przez większość życia jakby przyciągałam do siebie to, czego bardzo chciałam i bardzo fajnie mi to i szybko się urzeczywistniało. A potem jak zaczęłam być świadoma prawa przyciągania i w ogóle sobie zdałam sprawę, jejku, to jest to, co ja robiłam, czyli to się tak nazywa, czyli to tak jest i tak. I wiesz, jakby mój umysł załapał, wow, to ty masz taką moc, możesz to robić. To nagle zaczęły się pojawiać oczekiwania. Mhm. Nawet lęk też, lęk przed tym, wiesz co jest najśmieszniejsze, że wcześniej jak po prostu to robiłam, pomimo, że był lęk, po prostu to się działo. A jak sobie uświadomiłam, co ja robię i jak ja to robię, to nagle się pojawił lęk, czy ja będę w stanie to zrobić. Taka presja. Tak, presja i oczekiwanie i w ogóle, wiesz, takie sprawdzanie, czy to się już dzieje, czy nie. Mhm. I to wszystko zaczęło mnie blokować. I to zaczął się tutaj mój proces z tym już świadomym byciem w procesie kreacji. I to już bym powiedziała, że jest taka wyższa szkoła jazdy, ale też większość ludzi właśnie w tym jest. Bo my już w tych czasach prawie wszyscy jesteśmy przynajmniej w takich gronach ludzi rozwijających się świadomie, właśnie pracujących nad sobą. My już mamy tego świadomość, że jest coś takiego, że my możemy wpływać na swoją rzeczywistość. To co możemy zrobić, żeby uniknąć tej energii frustracji? Bo myślę, wydaje, że to jest właśnie ten problem, tak? Że już wiemy, że jeżeli czegoś chcemy, to to się realizuje, ale zaczynamy tego chcieć tak bardzo i wywieramy na sobie całą tę presję, że wysyłamy sygnał, jestem zdesperowany i wtedy właśnie rezultat jest odwrotny. Mhm. Więc jak nad tym zapanować? Znowu, to właśnie chodzi o to, żeby nie panować. Jest jakby wszystko na odwrót. Jak odpuścić? Tak, to jest właśnie jak ostatnio też jak miałam z kimś rozmowę taką w formie wywiadu, to właśnie mnie pani zapytała, jak mam pragnąć bez pragnienia, jak mam oczekiwać bez oczekiwania. Tak mi to zostało ze mną, bo tak fajnie to zabrzmiało. I ja wtedy też właśnie powiedziałam, że tego się nie, wiesz, nie da się powiedzieć, jak masz zaufać, jak masz wypuścić, jak masz się otworzyć. To jest tak indywidualne, to jest tak subtelne przeżycie, ale da się w pewien sposób ukierunkowywać, pokazywać, co takiego się dzieje i my musimy to testować. Tego się nie da zrobić, jeżeli nie jesteśmy w konsekwencji próbowania tego codziennie w naszym życiu, a życie nam daje multum sposobności, od mniejszych do większych rzeczy, których chcemy doświadczać i my po prostu jesteśmy takim uczniem i się uczymy, jak możemy podchodzić do tego. To jest tak jak tutaj z naszą rozmową, gdzie po prostu, wiesz, było pragnienie tego. Ja mogłam cisnąć na siłę, że ja chcę, wiesz, po trupach, jak to się mówi, z tobą spotkać, ale ja po prostu weszłam w to, dobra, to ta energia poszła, jeżeli my mamy ze sobą rezonans i jeżeli to się ma wydarzyć, bo ja to czuję w sercu, jeżeli ty też to będziesz czuła, to to się wydarzy tak czy tak. I po prostu jest jakby zostawienie tego. Nie ma takiej, wiesz, obsesyjnej kontroli, ale taki lęk czy niecierpliwość, one są w nas tak wyuczone, że jak my jesteśmy świadomi tego, że my możemy kreować, to one mogą przychodzić do nas. I teraz naszą rolą jest nie to, że my mamy z tym coś robić, czy mamy znaleźć jakiś sposób na to, żeby nie czuć tej niecierpliwości i tej kontroli, tylko bardziej to jest tak, żeby po prostu to czuć i dalej w zaufaniu robić swoje. Dla mnie w ogóle najlepszym sposobem teraz jest odwracanie często uwagi w takim sensie, że się patrzę tam, gdzie jest radość. Czyli na przykład jak ja mam tydzień sprzedażowy, powiedzmy, i sprzedaję swoje programy, to dawniej było tak, że cały czas, wiesz, siedziałam, sprawdzałam, ile osób już jest zapisanych, wiesz, cały czas sprawdzanie i cały czas bycie w tym i dużo różnych emocji się generowało, jakieś zniecierpliwienie, no dużo było tego.
A potem nagle zaczęłam odkrywać, że jak miałam takie momenty, bo popatrz, jak nas życie fajnie uczy, że postępujemy tak i w końcu już jesteśmy w tym czymś zmęczeni. No bo ile można cały czas obsesyjnie coś sprawdzać, kontrolować, frustrować się. W końcu następuje jakieś poddanie albo wypalenie, jakieś wyczerpanie i po prostu zostawiamy. I ja właśnie w tych momentach, kiedy miałam taki moment, że przesyt totalny i po prostu wszystko zostawiałam, sobie wsiadałam na rower, jechałam gdzieś, jechałam sobie, wiesz, do parku, wszystko zostawiałam, nic mnie nie interesowało, wrzucałam sobie na słuchawki coś przyjemnego do słuchania i po prostu się cieszyłam dniem, to nagle, wiesz, w nieświadomości jakby w ogóle wracałam do domu, otwieram sobie tak, jak zazwyczaj komputer, gdzieś tam zaglądam, patrzę się, jak to się stało? W ogóle, wiesz, nagle mi się, nie wiem, 20-50 osób zapisało, gdzie ja niczego nie zrobiłam w tym kierunku. Znaczy zrobiłam. Zrobiłam najpierw, tak? No bo promowałam, mówiłam. Ale nie, że potem siedziałam i sprawdzałam i kontrolowałam, tylko po prostu poszłam się cieszyć dniem. To jest taka fajna podpowiedź, myślę. Powiedziałaś też wcześniej, że ucząc się, mhm. też posiadając dużą wiedzę, twój umysł znał te zasady, aha. ale to tak nie do końca jeszcze działało. I to mi się skojarzyło z rozdziałem w twojej książce, gdzie mówisz o rozdzieleniu serca i mózgu. Czy tam mhm. serca i rozumu, jak często się mówi też w potocznej aha. mowie. Na czym to polega? Na czym polega to działanie głową, a działanie sercem? I czy to właśnie nie jest ta wielka różnica między próbą zapanowania nad życiem poprzez używanie umysłu, a tym odpuszczeniem mhm. i zaufaniem w sercu? Wiesz, na ten moment to ja w ogóle to tak widzę, że jest i to, i to. Mhm. Czyli ten duch i materia. I teraz w ogóle widzę ogromny sens tego, że ta nazwa duch i materia do mnie przyszła tam w tym 2011 roku i tak to powstało i zostało, gdzie nawet nie wiedziałam, skąd to się wyłoniło. Bo dla mnie właśnie to życie tutaj to jest serce i umysł. Jedno i drugie. Ale też mam takie poczucie, że jakby zaczyna się od tego, no bo zaczyna się od tego, co nazywamy sercem, w tym sensie, że my nagle zaczynamy czuć pociąg do czegoś. Jakieś pragnienie się wynurza. I skąd ono przychodzi? Gdzie jest ten moment, w którym ono się wyłoniło? No nie sposób to jakoś określić, prawda? Po prostu jest. Tak jak każda myśl przychodzi. Nie wiadomo skąd. I teraz, bo można tutaj popaść w skrajności bardzo, jedną albo drugą. Widzisz, moja pierwsza część mojego życia, ta większa część mojego życia, to było takie typowo w głowie. Mhm. I dużo można tam osiągnąć, jak się jest w działaniu, wiesz, jak się jest taką osobą, która naprawdę ciśnie do przodu. Można bardzo dużo osiągnąć, tylko się jest zmęczonym, niezadowolonym. I ja potem, jak żyłam w taki sposób i zaczęłam odkrywać, że można inaczej, i poznałam te wszystkie kręgi ludzi medytujących, relaksujących się, to, że mogę w sercu się osadzić, to weszłam znowu w drugą skrajność, że jakby, dobra, to ja tylko będę w swoim sercu i będę czekać, aż wszystko, wiesz, spadnie z nieba. I to był taki czas dla mnie, gdzie ja byłam blisko ze sobą, cudowny czas, dosyć doświadczyłam dużo spokoju, błogości, natomiast tam było, mało się tam działo, w takich, wiesz, w takich ludzkich naszych codziennych kategoriach. A ja tak naprawdę odkryłam, że ja kocham to ludzkie życie, to spełnianie się, działanie, po prostu daje mi to przyjemność. I wtedy zrozumiałam, że musi być to i to. I jakby serce, to co się wyłania z serca, to nie jest w ogóle logiczne. Po prostu czegoś pragniesz i ty nawet nie wiesz czemu, nie wiesz po co. To jest coś takiego, co po prostu przychodzi i ty czujesz to tak mocno, że idziesz za tym. Pomimo lęku, pomimo tego, że głowa ci podpowiada, że to bez sensu. Natomiast jak coś przychodzi tylko z logiki, to zazwyczaj jest tam jakiś element tego, że ja coś mogę dzięki temu osiągnąć. Że to mi coś da. Jest jakaś kalkulacja. Ten materializm. Tak, to jest takie suche, wiesz, że ja będę miała z tego jakieś korzyści. I owszem, jak się za tym pójdzie, czasami się nam udaje i mamy te korzyści. A czasami nie. To różnie już tutaj bywa. Ale kwestia jest tego, jak my się w tym czujemy. Więc serce jest takie bardziej, wiesz, że ty nawet nie wiesz za bardzo, o co chodzi, po co, jak, dlaczego. Ja na przykład teraz mam taki moment w swoim życiu, gdzie przyciągnęło mnie kilka osób z zewnątrz, mi tylko dało potwierdzenie tego, też tak jak to życie daje zazwyczaj potwierdzenie, bo a propos mojej książki dostawałam dużo takiego feedbacku z zewnątrz, że im się podoba, że fajna książka, że dużo wniosła w ich życie i
Ja zaczęłam już jakiś czas temu czuć, że ja bym chciała mieć tą książkę wydaną w języku angielskim też. Ale w ogóle, wiesz, jakby nie dałam temu chwili zastanowienia, w ogóle o tym nie myślałam. I potem, jak to już we mnie było, zaczęłam dostawać wiadomości z zewnątrz, a fajnie by było, jakbyś miała tą książkę też po angielsku. I ja tak sobie myślałam, okej, okay, czyli inni też tak jakby czują, uważają. I moment, w którym ja jakby dałam sobie wewnętrzne przyzwolenie, żeby powiedzieć temu tak, zupełnie nie wiedząc co, jak i gdzie. Tylko wiesz, jakby pójść za tym pragnienie wewnętrznie, że czuję, że mnie do tego ciągnie i reszty nic nie wiem, jak to się podzieje. W tej sekundzie, pamiętam, też jechałam gdzieś i dostałam maila z wydawnictwa amerykańskiego, którego po prostu subskrybuję. I dostaję maile non-stop od nich. I zazwyczaj je od razu kasuję, nawet nie zaglądam. I wiesz, tak, i nagle, wiesz, tak się zatrzymałam i otworzyłam tego maila. Patrzę się, raz w roku organizowane, akurat się zaczyna za 3 tygodnie, takie warsztaty dla pisarzy, gdzie potem możesz przedstawić swoje manuskrypty, czy tam już to, co napisałaś. No jest to jakaś tam już, jakaś bram, nie wiem, co to jest, no ale poczułam to, tak? Jejku, ja tam chcę być. I wiesz, tak jadę i tak, to nie jest przypadkowe, to jest po prostu jakby przyszło dlatego, że ja tego pragnę i to jest odpowiedź na to, a nie wiem, co z tego wyniknie. I zaczęłam, chciałam od razu to wykupić. No ale na telefonie ciężko się to robi, więc stwierdziłam, dobra, jak dopiero wrócę do domu wieczorem, to to zrobię. No i już miałam, wiesz, ten czas kilku godzin, więc jak wróciłam do domu, no to już przez te kilka godzin moja głowa już mi powiedziała 1000 różnych argumentów, dlaczego to jest w ogóle głupie, bez sensu, gdzie ty się pchasz, dziewczyno, po co ci tyle pieniędzy wydawać na coś, gdzie tam są też ludzie, co jeszcze nie napisali książki, a ty już napisałaś, w ogóle kto cię weźmie, gdzie ty jesteś z Polski, w ogóle masz wszystko po polsku, no bez sensu. I wiesz co, miałam taki moment zwątpienia, z logiki, tak, tego właśnie lęku i tej bezsensowności w ogóle, po co ja się tam mam pchać, ale już na tyle jestem nauczona, żeby się temu, żeby od temu nie oddawać kontroli, że po prostu sobie powiedziałam, Sylwia, zobacz sobie po prostu, czy tego chcesz, czy to cię cieszy, bez żadnych spekulacji, co, bo możliwe, że ja tam tylko będę, żeby być i tyle. I tak poczułam, jejku, jak mnie to cieszy, jak ja chcę tam być. I wiesz, od razu bez zastanowienia kupiłam, za tydzień tam lecę, także bardzo się cieszę też. Ale super, ale powiedziałaś o skrajnościach, o tym właśnie, że trzeba znaleźć gdzieś ten złoty środek. I dla mnie właśnie tym środkiem był Bogaty Budda, o którym piszesz w swojej książce. Aha. I ja też właśnie, wspominając o niej gdzieś w moich publikacjach czy tam wystąpieniach, dokładnie tak to interpretowałam, że w tym świecie duchowym mamy zazwyczaj takie dwie skrajności i ja też to zawsze tak widziałam, że z jednej strony mamy takiego mnicha, który żyje w ascezie, który się wyrzeka wszystkiego, co materialne, i to są osoby właśnie uduchowione, które w ogóle żyją w takim szałasie i tacy hipisi, mówiąc już bardziej tak stereotypowo. Natomiast z drugiej strony masz takich prawdziwych hedonistów, którzy korzystają właśnie z prawa przyciągania, żeby sobie wizualizować Mercedesy. Tak. I oni po prostu myślą tylko o tych korzyściach materialnych. I to też nam się może nie podobać w tej skrajności. I nagle właśnie sięgam po twoją książkę i widzę, kurczę, to jest okej, że ja jestem osobą, która ma jakąś większą może refleksję na co dzień, która chce żyć w zgodzie ze sobą, która jest uduchowiona, no ale jak wiemy, wszyscy są, ale to już teraz sobie robię przypis do tego, ale to nadal będzie w porządku, jeżeli ja będę chciała mieć piękny dom z basenem. Tak? No a czemu nie, prawda? Albo, że mam ochotę zarabiać więcej, tak? Czyli te wszystkie materialne rzeczy nadal daję sobie na nie przyzwolenie, a jednocześnie mogę też być dobrą osobą i to się nie wyklucza. I dla mnie to było przełomowe. Czy wiesz, ja bym tutaj dodała, to jest myślę bardzo ważne, żeby zaznaczyć to rozpoznanie, bo to już wszystko się wiąże właśnie z tą samoświadomością, z jakiego miejsca, jaka jest moja intencja, że ja tego czegoś chcę. Bo dawniej wszystkie moje chcenia materialne były po to, ja tego nie byłam świadoma wtedy, żeby się poczuć lepiej, żeby się dowartościować, żeby się pokazać, co to ja nie jestem. Status. Tak, status i to wszystko. I to było takie chcenie, no typowo z ego, tak? Tam nie było serca. Ja nawet wtedy, gdybym, wiesz, wtedy jeszcze nie było duch i materii mojej, ale, czy książki i tego wszystkiego, ale podejrzewam, że gdyby było, to by było tylko i wyłącznie po to, żeby jak najwięcej sprzedać, żeby jak najlepiej się pokazać, co to ja nie jestem i tak dalej. A na ten moment dla mnie te chcenia, te pragnienia dalej się wyłaniają,
ale one są zupełnie z innej przestrzeni. To jest takie, to jest tak, tworzenie dla radości tworzenia, doświadczenie dla radości doświadczenia, pieniądze, żeby ich używać tak, że daje mi to radość, ale nie po to, żeby się poczuć lepiej, tylko po prostu ja chcę czegoś doświadczyć. Wiesz, uwielbiam podróżować. Potrzebuję na to pieniądze. I to często niemałe, prawda? Tak, i pieniądze wtedy nie są dla ciebie celem, tylko są środkiem. Czyli na przykład ja chcę mieć ten piękny dom w Hiszpanii, dlatego że będę mogła tam zapraszać moich przyjaciół i rodzinę. I z tego miejsca będę jeszcze bardziej kreatywna i będę mogła uczestniczyć w projektach, które dadzą mi spełnienie, a nie będą to same te pieniądze czy te rzeczy, które będę posiadać same w sobie. Natomiast to, co mnie skłoniło do refleksji, to, co mi w ogóle odblokowało też myślenie ostatnio, to była rozmowa z moją mamą, kiedy właśnie jej powiedziałam o jakichś tam swoich planach zawodowych i właśnie o tym, żebym tak chciała mieć taki super dom w tej Hiszpanii. I moja mama tak się na mnie popatrzyła i mówi, wiesz co, to dziwi mnie to trochę. Ja mówię, no ale dlaczego? Ona mówi, no bo tak tyle mówiłaś właśnie o tym, że chciałabyś dawać i że takie materialne rzeczy nie są jakimś twoim wielkim celem i nagle mówisz, że ty byś chciała mieć jakiś super dom w Hiszpanii. Ja wtedy się poczułam źle. Poczułam się, może ja się, może ja się zmieniłam. Tak? Może rzeczywiście mnie jakoś odwaliło i że ja rzeczywiście chciałabym jednak ten swoje osiągnięcia mierzyć w dolarach. I rzeczywiście zastanowiłam się nad tym przez chwilę i właśnie zrozumiałam, że to się w ogóle nie musi wykluczać. Że ja mogę korzystać z tych dóbr, jednocześnie czyniąc dobro, co więcej. Dobro, super powtórzenie mi wyszło. Natomiast w końcu dobra materialne też nie bez powodu mają pozytywne słowo. Też warto się zastanowić, czy to są dobra materialne, a nie zła materialne. No właśnie, ale super powiedziałaś. No, też nie wiem, to posiadanie rzeczy jest owiane takim wstydem, ale sądzę, że to też jest może większy problem społeczny, tak? Że też utożsamiamy bogactwo z czymś złym, a skromność też myślę, że w polskiej mentalności taka skromność i ubóstwo jest zawsze związane z tym, że ta osoba prawdopodobnie jest lepsza i świętsza niż osoba, która posiada tę obfitość, ale właśnie przechodząc już do sedna, myślę, że właśnie kluczem jest to, że jak osiągniemy ten status materialny odpowiednio wysoki, tak jak lubię cytować, trochę się zaplątałam, ale lubię cytować aktora Jima Carreya, który powiedział, to znasz ten cytat, tak? Znaczy nie wiem, o który ci... On powiedział, że chciałby, żeby każdy człowiek był sławny i bogaty, żeby zrozumiał, że to nie jest odpowiedź. No. I właśnie o to chodzi, że często jak wchodzę na jakieś takie tematy duchowe z ludźmi, to ktoś mówi, no łatwo ci mówić, bo stać cię na utrzymanie, tak? Nie masz problemów typu, że gdzieś do wyżywienia i ciężko jest mówić o takich abstrakcyjnych, egzystencjalnych kwestiach, kiedy rzeczywiście te podstawowe potrzeby nie są zaspokojone. No właśnie, bo dlatego fajnie nawet by było, gdyby nie jedna osoba w tym hedonistycznym znaczeniu osiągnęła to, czego pragnie, w cudzysłowie, tak? Czyli miała to bogactwo, pieniądze, posadę wysoką i wtedy zobaczyła, że ją to wcale nie uszczęśliwia i wtedy mogłaby cofnąć się o krok, zajrzeć w głąb siebie, zobaczyć, że szczęście daje coś zupełnie innego, ale posiadanie tych dóbr materialnych też wcale nie czyni nas w żaden sposób gorszymi od tego mnicha. Wiesz co, to jest znowu bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś, dlatego że ja za każdym razem się z tym spotykam, kiedy prowadzę raz do roku kurs przyciągania pieniądza. I przychodzą osoby, które no każda chce mieć te pieniądze, tak? Przychodzą w nadziei, że będą mieć więcej tych pieniędzy, że jakoś to zrobią, się nauczą i tak dalej. I potem jak zaczynamy pracować, to się okazuje, za każdym razem jest jedno i to samo. Świadomie chcemy, ale podświadomie jest taki duży opór, dlatego, że wiążemy, mamy, tak jak właśnie powiedziałaś, tyle przekonań, które nas blokują na pieniądz i na szeroko rozumianą obfitość. Tu nie chodzi tylko o pieniądz, w ogóle na szczęście, bo z jakiegoś powodu uwierzyliśmy kiedyś i było to wspierane tak społecznie, że właśnie, że ten pieniądz jest czymś niedobrym, że jak mam, tam się wiele za tym kryje, tam w ogóle, że szczęście, jak jestem szczęśliwa, to jestem jakby odcięta od reszty społeczeństwa, jest jakieś, w ogóle już nie mam tego połączenia z resztą, bo nie mogę się z nimi jednoczyć w bólu, tak? Ten ból potrafi tak fajnie przecież wiązać też i my się do tego przywiązujemy, ale też właśnie wstyd i to, że mnie będą oceniać, że jestem niedobra, wyniosła. Wiele tutaj kwestii wchodzi w tym zakresie. My podświadomie blokujemy się na szczęście, na pieniądz, na obfitość, chociaż świadomie tego bardzo chcemy, dlatego że uwierzyliśmy, że to jest czymś niedobrym i że tak naprawdę będziemy
źle postrzegani, albo wykorzystywani, albo też jest lęk przed tym, że mam i zaraz stracę. Tam wiele lęków się wiąże z tym, ale generalnie skutecznie to blokujemy. A jak najlepiej odblokować te przekonania, które nas ograniczają? Wiesz co, pierwszym krokiem, żeby cokolwiek zmienić, jest świadomość tego, że to w ogóle jest, więc bez tego ani rusz. Dlatego myślę, że we wszystkich teraz gronach takich rozwojowych pracuje się z przekonaniami. I to jest ten moment, kiedy my po prostu musimy rozpoznać, co mnie w tym momencie, co mnie w danej życiowej sferze blokuje, w co ja wierzę, co nie jest dla mnie korzystne. I dla mnie zawsze taką podpowiedzią, bo każdy pyta, no ale jak ja mam to zrobić? Ja zawsze mówię, masz emocje. Po co ci są dane te emocje? Nie po to, żeby od nich uciekać, czy coś z nimi robić, tylko zwalczać je jakoś, tylko one są twoim drogowskazem, twoją podpowiedzią. Jak czujesz dyskomfort, na przykład operujesz pieniędzmi, zauważ, przecież my na co dzień płacimy ciągle, tak? Zaglądamy na swoje konta, rozmawiamy o pieniądzach, nie wiem, chcemy iść poprosić o podwyżkę, ale albo się boimy, czy mamy jakieś możliwości inwestowania, ale się wahamy, boimy się. Dużo jest kwestii w ciągu dnia, które są w nawiązaniu do pieniądza. Więc teraz za każdym razem, jak się pojawia dyskomfort, czyli jakieś nieprzyjemne uczucie w tym temacie, to ja się zatrzymuję i sprawdzam. Po pierwsze, czuję ten dyskomfort, nic z nim nie robię. On po prostu ma prawo być. On mi tak naprawdę pokazuje, co się dzieje. I on mi pokazuje, że teraz wierzę w coś, co nie jest prawdziwe. I zadaję sobie to pytanie, na które odpowiedź może przyjść od razu albo dopiero po jakimś czasie, które właśnie nam ujawnia nasze przekonania. W co ja teraz wierzę? I na przykład właśnie wierzę, że jak będę miała więcej, to inni będą mi zazdrościć, nie będą mnie lubić, albo będą chcieli mnie wykorzystywać, albo będą, ja na przykład to miałam, że mi się wydawało, że jak ja będę odnosić sukcesy, albo będę szczęśliwa, to nie będę zasługiwać. To było moje wielkie odkrycie, że miałam takie przekonanie, że jak mi jest źle, jak cierpię, jak coś mi się dzieje, to mam więcej uwagi, miłości, akceptacji. A jak ja będę szczęśliwa, to teraz nie zasługuję, w ogóle nie potrzebuję tego, więc nikt mi tego nie będzie dawać. To ja się bałam być szczęśliwa. Wiesz, za każdym razem, jak już cię o to ocierałam, czy przez chwilę doświadczałam, to za chwilę uciekałam od tego. Więc my musimy wyłapywać te nasze wierzenia, które są niekorzystne, i pokazywać sobie, już właśnie tutaj logikę możemy wykorzystać, pokazywać sobie, argumentować, dlaczego to nie jest prawdziwe. I tutaj to jest po prostu jakby rozmowa ze sobą, pokazywanie sobie, że to nie jest prawdziwe, że jeżeli coś kiedyś doświadczyłam, na przykład moje wierzenie kiedyś, że każdy mnie odrzuci prędzej czy później, każdego rozczaruje prędzej czy później, więc bałam się coś robić, czy w coś wchodzić, czy zbliżać do ludzi, być blisko, prawdziwie z ludźmi, no bo potem będzie bolało, bo mnie ktoś odrzuci. I wiesz, jak w coś wierzymy, no to mamy potem tego doświadczenie, więc jeszcze bardziej w to wierzymy. Więc potem sobie zaczęłam pokazywać, że skoro coś się wydarzyło kiedyś, to nie znaczy, że się powtórzy, po pierwsze. A po drugie właśnie takie namacalne jakby dowody na to, że wcale tak nie jest, że przecież wielu ludzi, na przykład a propos pieniądza, wielu ludzi, którzy mają ten pieniądz i mają dostatek finansowy, są naprawdę przecudownymi osobami, cieszą się tym życiem, są świetnym przykładem i inspirują. I dzięki nim jeszcze ten świat się staje piękniejszy, bo mogą na większą skalę się dzielić. Ilu jest autorów takich, którzy piszą, którzy zarabiają multum na książkach, na swojej twórczości, i to po prostu idzie w świat na większą skalę. Płynie. Tak, płynie w świat na większą skalę, a też oni, wiesz, przychodzi do nich i też więcej mogą dawać, tak? Ale myślisz, że możemy sami sobie pomóc to odblokować, czy potrzebujemy, nie wiem, psychoterapeuty, czy przewodnika, mentora, książki, warsztatu? Wiesz co, to już jest indywidualnie. Każdy musi poczuć w sobie, bo ja bardzo dużo robiłam sama na swojej drodze, bardzo dużo odkryć miałam sama, ale też nie ukrywam, że w wielu momentach korzystałam z czyjegoś wsparcia, czy to indywidualnego, czy gdzieś poszłam na jakiś kurs, czy książki, multum książek czytałam zawsze, ja jestem taką, wiesz, czytelniczką każdego dnia, także dużo też w nich znajdowałam. Ale my też do tego dojrzewamy, bo tak jak wcześniej mówiłam, my akumulujemy wiedzę i na przykład ja po kilku latach zobaczyłam, że jaką książkę bym już nie wzięła do ręki, czy gdziekolwiek bym nie poszła, to ja już to słyszałam, ja już to znam. Tam już nie było dla mnie nic nowego.
Ale dla mnie przełomowym momentem było to, że ja nagle miałam jakąś taką chwilę, ja teraz naprawdę chcę tym żyć. Ja już nie chcę tylko tego wiedzieć. Ja chcę w końcu wejść w ten lęk i tym zacząć żyć. I to była moja wewnętrzna decyzja. Ale też przyznam, że w takich chwilach, gdzie miałam ciężej, a miałam takie momenty już nawet, kiedy zaczęłam żyć tak w pełni świadomie, to sięgałam po wsparcie, żeby ktoś jednak był przy mnie, czasami nawet tylko, żeby posłuchać, bo jak ja gadałam, to ja mówiąc do tej osoby, sama nagle odkrywałam. Już sobie pomagałaś wtedy. Dokładnie. Więc to jest takie zabawne, bo ktoś, jak w ogóle nie ma świadomości tego, co się dzieje, to może patrzeć na przykład na tego, no dobrze, płacisz tej osobie powiedzmy za jakąś tam konsultację czy spotkanie i ty cały czas, całą godzinę gadasz. No to za co ty płacisz? A to z takich, czasami z takich spotkań bardzo dużo się dla mnie wyłaniało takiej mojej prawdy i klarowności. No, jest to piękne, potrzebne, ale myślę, że też czasem trudne właśnie porozmawiać z samym sobą i nieraz potrzebujemy do tego jakiegoś pomocnika i nie ma w tym absolutnie nic złego. Ja bym mogła z tobą rozmawiać godzinami, aczkolwiek niestety musimy kończyć, więc na koniec mogę tylko odesłać naszych słuchaczy do lektury twojej książki. Bardzo dziękuję. Ale też powiedz na sam koniec, gdzie można cię znaleźć i jak można czerpać z twojej wiedzy. Ja zapraszam wszystkich serdecznie przede wszystkim na moją stronę duchimateria.com. Co prawda nie jest to tak na mojej stronie, że ja tam codziennie umieszczam jakieś nowe treści, dlatego że nowe treści codziennie umieszczam na moim fanpage'u na Facebooku. Wszystko podlinkujemy. Tak, tak. O, dziękuję. Też Duch i Materia, także tam się codziennie dużo dzieje. Ja prowadzę raz na kwartał, czyli raz na 3 miesiące jakiś program online. Każdy jest raz do roku. O pieniądzu, o miłości do siebie, o lęku, o zaufaniu. Także to jest coś takiego, gdzie można się grupowo przyłączać i pracować z nami właśnie tak w większym gronie. Także serdecznie zapraszam do tego. No i co? Myślę, że to wszystko, co mi tutaj przychodzi na myśl. Zachęcamy do kupienia książki, o której mówiłam już wiele miesięcy temu. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Ja również wszystkiego ci dobrego bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Na sam koniec mam dla Was małe ogłoszenie, ponieważ jeżeli słuchacie go dokładnie w dzień premiery lub nawet kilka dni po, to jutro rusza kurs Sylwii, kurs na jej stronie duchimateria.com. Jest to kurs przyciągania pieniędzy, który Sylwia prowadzi regularnie od 2011 roku. Jest to kurs, który pozwala przyjrzeć się, zrozumieć i zbudować nową, zdrową, obfitą relację z pieniądzem. Jest to program, który pokazuje, jak budować inteligencję finansową w ujęciu zarówno duchowym, jak i mentalnym. I oczywiście w opisie znajdziecie do niego link. Ja bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy, tak jak mówiłam. Przypominam, że moje podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na dobry początek tygodnia i możecie ich posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. Jeśli chodzi o iTunesa, jeżeli słuchacie mnie na Waszych iOS-ach, na Waszych iPhone'ach, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie tam podcastowi recenzję. Zajmuje to dosłownie chwilę, a naprawdę bardzo, bardzo mi pomaga, bo promuję po prostu podcast i ja też wychodzę z założenia, że jeżeli coś podoba się mi, to lubię się tym dzielić z innymi i możecie po prostu wystawić mu ocenę, dając mu odpowiednią ilość gwiazdek i zostawiając krótki komentarz, Waszą opinię na temat programu. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to tam możecie zaobserwować podcast i też na obu platformach oczywiście możecie go pobierać na swoje urządzenie, to też jest przydatne, ale i ważne. No a na YouTubie już jest większe pole do popisu, bo oprócz klasycznego suba, to tam możecie zostawiać komentarze, ja zawsze je czytam i z Wami rozmawiam. I jeżeli chcecie też więcej mówić, rozmawiać, dyskutować o podcaście, to zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Tam zawsze ogłaszam, że jest nowy odcinek, ale też dużo się dzieje u mnie na Instagramie Karolina Sobańska. Także dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!